Sylwia Jarmusz, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Historii z Poznania Wziętych. Dziś kontynuujemy opowieść o Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza. Tydzień temu wyjaśniłam, że powstanie muzeum Poznanie zawdzięcza wielbicielowi twórczości Sienkiewicza Ignacemu Mosiowi. To on zaczął zbierać pamiątki związane z noblistą. Początkowo prezentował je w prywatnym mieszkaniu przy ulicy Fredry. W końcu nazbierało się ich tak wiele, że Ignacy Moś zaczął szukać dla nich innej lokalizacji. Nie było wcale oczywiste, że zostaną w Poznaniu. Moś dostał wiele propozycji z innych miast. Dzięki determinacji prezydenta Witowskiego i też wsparciu dla Poznania rodziny Sienkiewiczów, przede wszystkim Juliusza, ta kolekcja pozostała tutaj. Ale Moś otrzymał propozycje z Zakopanego, z Krakowa, z Warszawy, z Oblęgorka, aby w tych miejscach, które były dużo, dużo bardziej związane z Sienkiewiczem, to muzeum powstało. Że zbiory Ignacego Mosia pozostały w Poznaniu, przesądził też fakt lokalizacji, którą zaproponowano na muzeum. Kamienica pod adresem Stary Rynek 84 to nie byle jaka kamienica. Historia budynku, w którym znajduje się muzeum, jest niezwykła i to właśnie też ze względu na tę historię muzeum znalazło swoją siedzibę właśnie w kamienicy na Starym Rynku pod numerem 84. Kiedy Ignacy Moś zaczął nosić się z myślą, aby na bazie swojej kolekcji utworzyć muzeum, to postawił, można powiedzieć, taki warunek miastu, żeby kolekcja w Poznaniu właśnie pozostała, bo otrzymał inne oferty z innych miast, żeby muzeum znalazło się w miejscu bardzo, bardzo reprezentacyjnym. No i jeżeli chodzi o miejsce reprezentacyjne w Poznaniu, to oczywiście przede wszystkim wysuwa nam się Stary Rynek na plan pierwszy. I właśnie prezydent Witowski obiecał Ignacemu Mosiowi, że muzeum powstanie w kamienicy na Starym Rynku. Ze względu na historię budynku, który w XVI wieku należał do Jana Baptysty Quadro, czyli autora przebudowy ratusza w duchu renesansowym, a kilka stuleci później, bo od 1920 roku do zasłużonego dla Poznania prezydenta Cyryla Ratajskiego, wybór padł właśnie na tę kamienicę pod numerem 84. Do dzisiaj są ślady jej świetnej przeszłości. Pierwszy ślad tak naprawdę znajduje się już od płyty Starego Rynku, ponieważ na fasadzie kamienicy widzimy statuetkę przedstawiającą Jana Baptystę Quadro. Jest to figura, która została wykonana w 1998 roku i jest to rekonstrukcja figury przedwojennej. Ta figura została zniszczona podczas II wojny światowej przez Niemców, a wykonał ją Władysław Marcinkowski na zlecenie Cyryla Ratajskiego, do którego kamienica wtedy należała. Kolejne ślady już znajdują się w
samym budynku, a dokładnie na pierwszym piętrze. W sali multimedialnej proszę spojrzeć w górę, ponieważ tam znajdują się dwa stropy, dwa sufity, które pamiętają czasy Jana Baptysty Quadro. Jeden z XVII wieku, to jest sufit belkowy, a drugi w sali obok, takiej mniejszej, z XVI wieku, kasetonowy. Wzrok przykuwa także piękna XIX-wieczna drewniana klatka schodowa. Wędrując po muzeum, warto zwrócić uwagę na te szczegóły. Zbiory Ignacego Mosia zajęły w tej kamienicy dwa piętra. Na pierwszym piętrze znajduje się sala wystaw czasowych, gdzie, jak sama nazwa mówi, prezentujemy wystawy czasowe. Są to wystawy przeróżne, nieraz dotyczące Sienkiewicza, nieraz prezentujące zupełnie inną tematykę. Na przykład teraz mamy wystawę poświęconą Cyrylowi Ratajskiemu. Jeżeli chodzi o pierwsze piętro, to pierwsze piętro dzieli się na dwie sale. Mamy salę, w której prezentujemy meble Biedermajerowskie, które mają nam zaprezentować, jak żył Henryk Sienkiewicz, a po drugiej stronie mamy salę zupełnie inną, salę multimedialną, która ma odbiorcy właśnie już takiemu przyzwyczajonemu do multimediów pokazać muzeum trochę z innej odsłony i tam prezentujemy materiał do twórczości, ale też do życia Henryka Sienkiewicza, między innymi z fragmentami filmowymi. A na drugim piętrze znowu właśnie mamy część salonową, meble znowu z okresu życia Henryka Sienkiewicza i co jest ważne podkreślenia, to są meble, które pochodzą od rodziny Henryka Sienkiewicza, od jego szwagierki Jadwigi Janczewskiej, która mieszkała w Krakowie. Zwiedzając muzeum, warto zwrócić uwagę na liczne zdjęcia i obrazy, bo za każdym z nich też kryje się ciekawa historia. Jedną z nich opowiem Państwu za tydzień. Wtedy też przyjrzymy się dokładniej eksponatom zgromadzonym w sali multimedialnej. Do zobaczenia!